Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą, cóż to znaczy, co nam mówi: chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do ojca. Mówili więc, cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli go pytać i rzekł do nich: Pytacie się jeden, drugiego o to, że powiedziałem chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Co to znaczy ta chwila? Nie będziecie mnie widzieć. Nie będziecie mnie widzieć, to i też nie będziecie mnie słyszeć, nie będziecie mnie rozumieć. Będę dla was nieobecny. I to jest właśnie ta chwila, która często towarzyszy w naszym życiu. Nie rozumiem Boga, nie widzę Boga, nie doświadczam Boga tak jakby Boga nie było w moim życiu. Chcę być Jego uczniem, staram się, poszedłem za Nim, ale Go nie doświadczam. Ale nie dlatego Go nie doświadczam, że zgrzeszyłem. Nie doświadczam, dla, nie doświadczam Jego, dlatego że jestem oczyszczany. Że coś Bóg czyni w moim życiu, czego ja nie rozumiem i tego nie zrozumiem, aż On mi to wyjaśni. To jest jak egzamin z wiary. Bóg nie mówi. Nie ma go, choć jest. Nie można powiedzieć, że Boga nie ma, bo gdyby Boga nie było, to i nas by nie było. Więc jeśli ja jestem, to i On jest. Jestem i cierpię i doświadczam cierpienia, ale On jest, chociaż go nie ma, chociaż Go nie widzę. Jest. Gdzie jest? Za ścianą. Tak można sobie to wyobrazić, jest za ścianą. I czasami mówimy do ściany, nie? Tak, mówisz do ściany, mówisz, a nie ma odpowiedzi. Zadajesz Bogu pytania, a on nie odpowiada, i ta chwila trwa, trwa. Wszyscy wokół ciebie żyją, radują się, nie cierpią, na przykład, tak jak ty, a ty siedzisz sam, sama, i cierpisz, i patrzysz, i się zastanawiasz, kto tu zwariował ja czy oni. Może lepiej zostawić to wszystko i pójść do świata. Bo ten świat cały czas żyje, ten świat się porusza, ten świat jeździ na wycieczki, chodzi na bale, na tańce, je super potrawy, ubiera się w piękne sukienki. No ten świat cały czas żyje, nie? To tak jak patrzysz na Facebooka i patrzysz na ten facebookowy świat, a tam wszyscy jeżdżą, Wszyscy się bawią, wszyscy wysyłają jakieś piękne zdjęcia, są szczęśliwi, a ty siedzisz i patrzysz na to wszystko i mówisz, a ja? A dlaczego dla mnie tego nie ma? Co, co muszę zrobić, żeby to mieć? Boże, gdzie jesteś? Przecież jestem wierny, przecież wierzę w Ciebie, a tu cisza, pustka, nie ma. Nie ma odpowiedzi. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, daleko od mego wybawcy, słowa mego jęku. Jezus mówi: Potrzebujesz tej chwili? Jeszcze chwila, a mnie nie usłyszysz i nie zobaczysz, a potem znowu chwila i się rozradujesz. Jak długo będzie trwała ta chwila? Tego on nam nie powie. On mówi: chwila, czyli krótko. W porównaniu do tej radości, która cię czeka, to to będzie krótko. To tak jak z wizytą u dentysty. Wyrywanie zęba, czy tam borowanie, coś tam boli. Oczywiście dzisiaj to prawie nic nie boli, bo ci dają zastrzyk i gęba sparaliżowana, nie? No ale u Jezusa to nie ma znieczulenia. Nie możemy się znieczulić w cierpieniu. Bo jeśli zaczniemy się znieczulać, to wejdziemy w jakieś nałogi. Alkohol, papierosy, seriale, obżarstwo, plotki. Nie możesz się znieczulić. Musisz przeżyć to cierpienie tak doskonale, taki czysty, czysty sposób, jeśli tak można powiedzieć, jak Jezus. Jezus w doskonały sposób przeżył to cierpienie. I to była chwila. Jak idziesz do dentysty i nie, nie, nie masz tego znieczulenia, to to boli. I wydaje się, że to jest wieczność. Ale jeśli tego ci nie wyrwie albo nie zreperuje, to dopiero wtedy będzie długo to cierpienie. Ale jeśli ci to zrobi, to będzie radość. No oczywiście trzeba będzie za to zapłacić, ale no chyba lepiej zapłacić niż cierpieć całe życie. Więc Jezus zapłacił za ciebie cenę. Jeszcze chwila, a nie zobaczysz mnie. A potem znowu chwila i zobaczysz mnie i się rozradujesz. Wytrwaj. Do końca. Zadawaj pytania Jezusowi. I nawet jeśli nie ma odpowiedzi na te pytania, to za chwilę będą te odpowiedzi. Za chwilę. Kiedy? Zaraz pytanie, kiedy? Za chwilę. Chyba, że jesteś upartym człowiekiem, takim jak Żydzi, którzy. Którzy sprzeciwiali się i bluźnili Świętemu Pawłowi, który próbował im wyjaśnić, na czym polega wiara w Boga. I to była ta chwila, kiedy oni widzieli posłańca Bożego, który widział Boga, ale on później znikł, zniknął z ich oczu, odszedł od nich. Miałem wiele takich ewangelizacji, takich kilkurazowych. Byłem gdzieś. Na przykład w Sopocie, i z... pamiętam takiego chłopaka, któremu często mówiłem o Jezusie. Spotykałem go dość często i mówiłem mu o Jezusie, a on cały czas był taki, na nie wiem, nie wiem, nie, tak, tak. tak. Widać, że lubił ze mną rozmawiać, ale, ale tak nie był jeszcze zdecydowany. I mówię: Słuchaj, dzisiaj się spotykamy, jutro możemy się nie spotkać, ale co ty mówisz? Mieszkasz tu, no tak ale ja już wiedziałem, że niedługo stąd wyjadę. I nie mówiłem mu o tym. Zobaczysz, nie będziesz, nie, nie znajdziesz mnie już. Aj tam, aj tam. No i ja już go nie widziałem. 10 lat. I być może już go nigdy nie zobaczę. Nie można się sprzeciwiać. Nie można się sprzeciwiać właśnie tej chwili, kiedy przychodzi ta chwila i, i Bóg mówi, pójdź za mną. Nie można odwlekać tego na później, bo bo ta chwila jest dziś, jutro już jej nie ma, jutro jest kolejna chwila i to właśnie ta, kiedy Bóg już do ciebie nic nie chce powiedzieć. Kiedy zamknął buzie i, i jest milczący, i jest jakby nieobecny, i później ludzie mówią: No, Boga nie ma, jestem ateistą. Dlaczego? Straciłem wiarę, bo przyszło jakieś cierpienie i sobie z tym cierpieniem nie poradziłeś, nie wytrwałeś w tym cierpieniu. A jeszcze chwila, a radość by przyszła. A ty cały czas teraz trwasz w tym cierpieniu, bo nie wyczekałeś, nie, ma, nie miałeś cierpliwości. Apostołowie mogliby powiedzieć: Oj, nie, ja się nie zgadzam na tą chwilę. Nie ma ciebie, to i nas nie ma, to wracam do siebie. Nie, oni czekali, czekali, bo, bo kochali Jezusa. No oprócz jednego, jeden nie czekał, jeden poszedł i sprzedał Jezusa za 30 srebrników, bo go nie kochał. Gdyby go kochał, to by go nie sprzedał. Więc wytrwasz tą chwilę, kiedy nie widzisz, po to, żeby zobaczyć, kiedy przyjdzie ta chwila, na to, żeby właśnie rozumieć, widzieć. A czy ona przyjdzie? Jak Jezus tak powiedział, to tak będzie. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jutro się nie widzimy. Nie widzimy się przez następny tydzień, bo jadę na studia, zaliczenia, egzaminy, nowa wiedza. Jeszcze dużo roboty z księdzem mam, więc no, w piątek raczej nie, nie dam rady. I tak ten odcinek nagrywam na oparach. Więc wybaczcie, jak coś to widzimy się w poniedziałek albo we wtorek, ale nie ten, co przyjdzie, tylko jeszcze następne. Więc z Panem Bogiem i pozdrawiam.